Halo, halo, dzwonię z Jabora. Tu mówią, że nadchodzi 1989 rok i że program PZPR nie będzie już drogowskazem naszego działania. Władzę chcą oddać do rąk Polaków, samorządowców, wybieranych w wolnych wyborach. Mówią, że nadchodzi wolność i samorządność. Jakie są dalsze instrukcje postępowania? Instrukcji już nie było. W pierwszych wyborach samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku, wybrano 28 radnych, którzy wzięli los Jawora w swoje ręce. Przewodniczył im Bogusław Węgiel, pierwszy burmistrz Piastowskiego Grodu, który nie bał się największych wyzwań i najtrudniejszych problemów. Pomagał mu Piotr Wątrucki, kto jako pierwszy przewodniczący miał okazję w jaworskim samorządzie się wykazać. Miasto rosło w siłę, budynki powstawały jak grzyby po deszczu, budowa za budową, remont za remontem. Nowoczesne technologie wraz z wolnością wtoczyły do Jawora. Tylko w Jaworze, w tak szybkim tempie, właściciele syrenek zamieniali swoje środki lokomocji na Mercedesy. Radni nie siedzieli, uchwalaj, a czasem nawet do zdjęć pozowali. A dzieci szczęśliwe z radością i optymizmem patrzyły w przyszłość. Ruszyła opieka społeczna, co od teraz czuwać nad najbiedniejszymi i najsłabszymi miała. Samorządem powiązana, prężna, silna, niczego się nie bała. Dbała o młodszych i o starszych, o wikt i opierunek, o pomoc i zrozumienie. A za lat do przodu trochę ośrodek na Kwiatowej przyniósł jej prawdziwe spełnienie. Pani Jadwiga Gut opiekę społeczną tworzyła i wszystkich wokół z pełną pasją. Na czym polega ta praca uczyła? Kolejni burmistrzowie, Stanisław Tomczak i Artur Urbański, w ślad za tym pierwszym sprawiali, że Jawor rozwijał się dynamicznie, jak to nawet media od czasu do czasu mawiały. Kolejni przewodniczący całym ciałem ich wspierali. Zresztą wszyscy radni w Jaworze zawsze byli kreatywni, choć na przestrzeni lat było dużo tłumaczenia, krzyczenia, a nawet rzępolenia. Była na śpiocha. Na poważnie. Na wesoło. Zadumie.
i właściwie nie wiadomo jak. Kameralnie i medialnie. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł, choć majątek prysł. Witali się, żegnali, całowali i kwiaty wręczali. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak przez 25 lat uchwalali serce od rozumu, jak likwidowali, siebie, przejmowali, budowali pośród śpiewu tłumu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać i tworzyli i marzyli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj. Niektórzy lubili otaczać się pięknymi kobietami, inni się tylko przyglądali, bardzo się męczyli, czasem jedni, czasem pili. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Miasto w kulturę bogate, wszyscy śpiewali, tańczyli, niektórzy w Boga wierzyli. Dzieci malowały, lepiły, zaklejały, choinki ozdabiały, było wesoło, radośnie i choć zima, Jaworze zawsze było przedwiośnie. Ognia się nie bali, każdą uliczkę i piwniczkę do kultury używali. Najwięksi politycy w Jaworskim Grodzie bywali, spotykali się z ludźmi, przemawiali i po ścianach mazali. Zazdrościli nam mieszkańcy wielkich miast, nawet ci z Warszawy. Niedowierzaniem do Jawora delegacje te wyprawiały, a to, co się u nas działo, odsłupienie ich nawet sprawiało. We'll be right back.
najczęściej po chleb przyjeżdżali. Mówili, że mamy dobry, ale to tylko dla siebie. Tajemnicę tego wypieku trzymamy. Z wielu pieców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się świat. Nieraz raz... I choć czasem wiało, padało, gwiazd wszelakich w Jaworze nigdy nie brakowało. A padało czasem aż nadto, wtedy nawet myca szalona udowadniała, że nie jest przywiązana do koryta. A radni raz się lubili, raz nie lubili i choć ze sobą walczyli, zawsze z szacunkiem się darzyli. Tak 25 lat upłynęło, siódma kadencja radnych na straży stroi. Czwarty burmistrz miastem zarządza, Emilian Bera. Niech mu wiary, siły, możliwości i wsparcia przez kolejne lata nikt nie odbiera. Widzowie zgromadzeni w tej pięknej, teatralnej sali, co przybyli wspólnie świętować 25-lecie samorządności, nagrodzili gromkimi brawami tych, co przez te 25 lat ciężko pracowali i naprawdę się starali. Dziękujemy, dziękujemy! Z życzeniami szczęścia i wszelkiej pomyślności samorządowców dziś zostawiamy! A od jutra, kochani, przestańcie lać wodę i do roboty!